Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy Wam, czym można przewozić ludzi, zwierzęta czy towary. Ten pojazd na pewno znacie. To szkolny autobus. Ubaki zawozi swoich pasażerów do szkoły i z powrotem. Tu mamy kaczkę jadącą na motorze. Motory mają tylko dwa kółka, aż dziwne, że się nie przewracają. O, a tam w dali widać statek. Wiecie, dlaczego nie tonie? Bo część statku wypełniona jest powietrzem. Chciałabym kiedyś popłynąć w rejs statkiem. Oby tylko nie było wtedy sztormu. A co to? To peryskop. To takie urządzenie, dzięki któremu z łodzi podwodnej można obserwować, co dzieje się na powierzchni wody. Są też ubaki i tisz. Cześć chłopaki! To musi być niesamowite, tak móc pływać pod wodą przez tyle czasu. Jest też pociąg. Pociągi dawno temu były ciągnięte przez ludzi lub zwierzęta. A teraz wiecie, z jaką prędkością jeździ najszybszy pociąg na świecie? 600 km na godzinę. To naprawdę szybko. Cześć Tashi. Dokąd się wybierasz? Masz niezłe auto. Auta jeżdżą, kiedy nalejemy do nich ropę, olej lub gaz. Ale najbardziej przyjazne dla środowiska są te na prąd. Wiecie, że można ładować je prawie tak samo jak telefon? A ten pojazd poznajecie? Tak, to helikopter. Helikoptery lub inaczej śmigłowce używane są często przez szpitale, kiedy jest wypadek. To właśnie helikopterem można dostać się na miejsce najszybciej. A to jest awionetka, czyli mały samolot turystyczny. Takie awionetki można czasem zobaczyć na niebie, jak ciągną za sobą szybowce. No i na koniec mamy balon. Balonów używa się też do mierzenia temperatury, ale można też polecieć balonem jako pasażer. Ciekawe, jak to jest oglądać świat z góry. Pa, pa, krówko! Tishi, Tashi i Ubaki uwielbiają jeździć na rowerach. Wiosną trzeba przygotować rower na nadchodzący sezon. Tashi pompuje koła, z których przez zimę zeszło powietrze. Teraz czas na sprawdzenie hamulców. Muszą być całkowicie sprawne. Jeśli posiadacie rower z przerzutkami, trzeba je wyregulować, aby można było lekko zmieniać biegi. Warto też wysmarować łańcuch. Suchy łańcuch nieprzyjemnie piszczy i szybciej się zużywa. Jeżeli nikt z Waszej rodziny nie potrafi dobrze przygotować roweru do letniej wycieczki, najlepiej udajcie się z nim do serwisu. Teraz można ruszać w drogę. Pamiętajcie o kasku. Zapewni Wam on bezpieczeństwo w razie wywrotki. Na wycieczkę należy zabrać ze sobą coś do picia. Jazda na rowerze to w końcu spory wysiłek. Jeżeli nie skończyliście jeszcze 10 lat, możecie jeździć na rowerze tylko pod opieką kogoś dorosłego. Najlepiej jeździć po ścieżkach rowerowych. Na szczęście buduje się ich coraz więcej. Przed przejściem dla pieszych zsiadamy z roweru i przeprowadzamy go na drugą stronę. Tak jak zrobił to Tashi. Przejechać na drugą stronę ulicy możemy jedynie wtedy, kiedy krzyżuje się z nią ścieżka rowerowa i wyznaczono specjalny przejazd. O, Tashi wybrał się na wieczorną przejażdżkę. Obowiązkowe jest wtedy włączenie świateł. Białego z przodu i czerwonego z tyłu. Ubaki również ma włączone światła. Dodatkowo zaopatrzył się w odblaski na kołach, kasku i rękach. Jest teraz doskonale widoczny. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Dbajcie o swoje rowery tak jak Tishi. To wartościowy sprzęt. Nie zostawiajcie ich bez opieki w przypadkowych miejscach. Szerokiej drogi! Dziś pobawimy się w chowanego wraz z Tashim i zwierzątkami.
Znajdź sarenkę. Brawo! Gdzie ukryła się żyrafa? Doskonale! Czy widzisz tutaj świnkę? Świetnie! Gdzieś tutaj ukrył się biały zając. Super! Czy potrafisz wskazać dzika? Ekstra! Znajdź hipopotama. Brawo! Gdzie ukryła się krowa? Świetnie! A teraz poszukaj pingwina. Brawo! Masz świetny wzrok. Do zobaczenia! Jesteśmy na farmie. Które zwierzę nie pasuje do pozostałych? Oczywiście, lew. Lwy nie mieszkają na farmach. Ale ruch. Któryś pojazd tutaj nie pasuje. Czy wiesz, który? Tak, statki pływają po wodzie. Ale orkiestra. Ktoś jednak nie gra na prawdziwym instrumencie. Wiesz kto? Tak, miś ma miotłę zamiast gitary. Jedna z tych maszyn chyba nie nadaje się do latania. Która? Tak, to łódź podwodna. Ubaki ma ochotę na owoce, jednak na stole coś nie pasuje do reszty. Oczywiście, pietruszka jest warzywem. Jesteśmy w kosmosie. Jeden z pojazdów chyba nie powinien się tu znaleźć. Czy wiesz, który? Tak, traktor. Ubaki, traktory nie latają w kosmosie. Jedno ze zwierzątek nie pasuje do morskich głębin. Czy wiesz, które? Tak, to kotek. Jeden element nie pasuje do zimowego krajobrazu. Który? Oczywiście, bociany. Spędzają one zimę w cieplejszych krajach. Cisi i ubaki są w szkole. Jeden element na tablicy nie pasuje do pozostałych. Czy wiesz, który? Brawo! Literka A wśród cyferek. To sawanna. Jedno ze zwierzątek nie czuje się dobrze w afrykańskim upale. Czy potrafisz je odnaleźć? Tak, pingwin. Jedzie pociąg. Jedzie kolorowy, pełen cudnych zwierząt. Całkiem chyba nowy. W pierwszym wagonie jeden słoń jedzie. Piękny, ogromny, jak londyńskie wieże. W drugim wagonie dwa śmieszne misie. Ciekawe, co zjadły na obiad dzisiaj. W trzecim wagonie trzy słodkie kotki. Takie malusie, pewnie pieszczoszki. W czwartym wagonie rodzina owiec. Ile ich jest? Może ty mi powiedz? W
kolejnym wagonie 5 strusiów jedzie. Trochę ściśnięte, jak w puszce śledzie. W szóstym szympansy. 6 ich siedzi w rzędzie. Może pomachają, wesoło nam będzie. W następnym 7 świnek morskich znajdziecie. Takich słodkich świnek nie ma nigdzie na świecie. W 8 wagonie całe 8 kurek, zebranych z różnych 8 podwórek. W 9 siedzą same króliczki. Było im zimno, ubrały szaliczki. A na ostatnim, 10 wagonie, miejsce zajęły malutkie gryzonie. 10 myszek zamyka tą wycieczkę. Szerokiej podróży życzę im troszeczkę. Hej dzieciaki, czy u was też jest taka piękna pogoda? Ten dzień idealnie nadaje się na plażowanie. Najlepiej wybierać się na te plaże, na których jest ratownik. To on pilnuje, aby wszyscy mogli bezpiecznie wypoczywać. Czy potraficie pływać? Jeśli nie, to nie możecie wchodzić za czerwone boje. Boje żółte wyznaczają granice kąpieliska. Tishi, Tashi i Ubaki świetnie się bawią. Trochę im zazdroszczę. Musimy pamiętać, że nie zawsze możemy wchodzić do wody. Tishi, Tashi i Ubaki muszą zaczekać. Są duże fale, więc wejście do wody jest niebezpieczne. Ratownik wywiesił czerwoną flagę. Zanim zanurzycie się w wodzie, musicie, tak jak Tishi, schłodzić się. Jeśli nadchodzi burza, to lepiej szybko zmykajcie do domu. Przebywanie w wodzie w czasie burzy jest bardzo niebezpieczne. Kąpcie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie wolno tego robić w pobliżu mostów, portów i tam, gdzie pływają statki. Nie skaczcie do wody, jeśli nie znacie jej głębokości. W niektórych miejscach na dnie mogą być skały, których nie widać z góry. Dno może być też zarośnięte wodorostami lub zanieczyszczeniami. Pamiętajcie, że gumowe zabawki nie służą do zabawy na głębokiej wodzie. Lepiej korzystajcie z nich blisko brzegu, tak jak Tishi. Używajcie tylko pewnego i sprawnego sprzętu. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Razem z rodzicami wybierzcie kamizelkę, która będzie dopasowana do waszej wagi i wzrostu. Zawsze miejcie ją zapiętą. Ubaki ma zapisany w telefonie numer ratunkowy nad wodą. 601-100-100. Poproście rodziców, żeby zrobili to samo. Pamiętajcie, że woda to dom dla wielu zwierzątek. Nie wyrzucajcie śmieci do wody i zostawcie po sobie porządek. Bawcie się dobrze. Pa, Tishi. Na razie, Tashi. Do zobaczenia, Ubaki. Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiemy wam, czym można przewozić ludzi, zwierzęta czy towary. Ten pojazd na pewno znacie. To szkolny autobus. Ubaki zawozi swoich pasażerów do szkoły i z powrotem. Tu mamy kaczkę jadącą na motorze. Motory mają tylko 2 kółka, aż dziwne, że się nie przewracają. O, a tam w dali widać statek. Wiecie, dlaczego nie tonie? Bo część statku wypełniona jest powietrzem. Chciałabym kiedyś popłynąć w rejs statkiem. Oby tylko nie było wtedy sztormu. A co to? To peryskop. To takie urządzenie, dzięki któremu z łodzi podwodnej można obserwować, co dzieje się na powierzchni wody. Są też Ubaki i Tishi. Cześć chłopaki, to musi być niesamowite, tak móc pływać pod wodą przez tyle czasu. Jest też pociąg.
Pociągi dawno temu były ciągnięte przez ludzi lub zwierzęta. A teraz wiecie, z jaką prędkością jeździ najszybszy pociąg na świecie? 600 km na godzinę. To naprawdę szybko. Cześć, Tashi. Dokąd się wybierasz? Masz niezłe auto. Auta jeżdżą, kiedy nalejemy do nich ropę, olej lub gaz. Ale najbardziej przyjazne dla środowiska są te na prąd. Wiecie, że można ładować je prawie tak samo jak telefon? A ten pojazd poznajecie? Tak, to helikopter. Helikoptery lub inaczej śmigłowce używane są często przez szpitale, kiedy jest wypadek. To właśnie helikopterem można dostać się na miejsce najszybciej. A to jest awionetka, czyli mały samolot turystyczny. Takie awionetki można czasem zobaczyć na niebie, jak ciągną za sobą szybowce. No i na koniec mamy balon. Balonów używa się też do mierzenia temperatury, ale można też polecieć balonem jako pasażer. Ciekawe, jak to jest oglądać świat z góry. Pa, pa, krówko! Hej, Tishi. Co czytasz? O, książka o dinozaurach. To bardzo ciekawy temat. Dinozaury żyły na Ziemi bardzo dawno temu, miliony lat przed pojawieniem się pierwszego człowieka. Okres ten w dziejach Ziemi nazywał się erą mezozoiczną. Naukowiec, który poszukuje śladów i kości dinozaurów, to paleontolog. Dzięki pracy paleontologów możemy w muzeach oglądać szkielety zwierząt żyjących miliony lat temu, a także odtwarzać ich podobizny i prowadzić badania nad ich życiem. Niestety nie wiemy, jaki kolor skóry miały poszczególne gatunki dinozaurów. Nasze są bardzo kolorowe. Wszystkie dinozaury wykluwały się z jaj. Ponad połowa gatunków żywiła się roślinami. Większość dinozaurów roślinożernych poruszała się na czterech nogach. Najbardziej znane gatunki roślinożerne to Triceratops, Stygozaur oraz wielki Diplodok. Dzięki długiej szyli Diplodok mógł podnieść głowę na wysokość około 10 metrów. Dzięki temu mógł zdobywać pożywienie z najwyższych drzew lub z głębi lasu. Dinozaury mięsożerne poruszały się na dwóch nogach i potrafiły bardzo szybko biegać. Niektóre z nich były małe, wielkości współczesnego kurczaka. Inne wielkie, jak słynny Tyrannosaurus Rex. Dorosły tyranozaur mógł mieć 13 metrów długości. Dziś już nie ma na Ziemi wielkich dinozaurów. Wyginęły około 66 milionów lat temu. Nie wiemy, dlaczego tak się stało. Być może częste wybuchy wulkanów zanieczyściły powietrze lub w Ziemię uderzył wielki meteoryt. Najbliższym krewnym prehistorycznych dinozaurów jest krokodyl. Najprawdopodobniej dinozaury są też przodkami dzisiejszych ptaków. Hej, za kogo przebrał się Tashi? Hej, hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o przeciwieństwach. Czy wiecie, co to takiego? Słoń jest największym zwierzęciem na Ziemi, a myszka jest bardzo mała. To właśnie przeciwieństwo. Słonie mogą mieć nawet 4 metry wysokości, czyli takie jak niektóre domy. Za to myszki są wielkości małej łyżeczki. Duży słoń i mała myszka. Cześć, Tishi. Na co patrzysz? O, to piórko. Pióra spadają bardzo wolno, dlatego że są niezwykle lekkie i mogą nas załaskotać w nosek. Hihi. Jest i Tashi. Oj, czy to nie będzie dla ciebie zbyt ciężkie? Na początku może zacznij od czegoś lżejszego.
ciężkie ciężary i lekkie piórka. Widzę, że Tishy i Tashy postanowili zrobić sobie przerwę w kawiarni. Tishy wybrał zimne lody, Tashy za to wybrał gorące kakao. Spójrzcie, nad kubkiem nadal unosi się para. To znaczy, że zanim się go napijemy, musimy poczekać, aż napój wystygnie. A co wy wolicie? Kakao czy lody? Zimne lody i gorące kakao. Słońce schodzi coraz niżej i niżej. To znak, że niedługo nadejdzie noc. W ciągu dnia jest jasno. To właśnie przez słońce. Jest jak lampka, która oświetla naszą planetę. Za to nocą Ziemię oświetla księżyc. Jest on naprawdę bardzo daleko. Czy chcielibyście tam polecieć? Ja bardzo. Jasny dzień i ciemna noc. Jak przyjemnie ciepło. Tishy i Ubaki postanowili zrelaksować się na plaży. Każdego dnia powinniśmy wypić co najmniej 2 litry wody. Tishy był chyba bardzo spragniony. Jego szklanka jest już pusta. Pusta szklanka i pełna szklanka. Tishy wyszedł na spacer ze swoim dziadkiem. Uwielbiam, kiedy mój zabiera mnie na plac zabaw. Mój dziadek potrafi też wszystko naprawić. Tishy, a ty o czym teraz rozmawiasz ze swoim dziadkiem? Młody Tishy i stary dziadek. Uwielbiam żółwie. Są spokojne i bardzo wolno chodzą. Bardzo mi się podoba, że noszą swój domek na plecach. Och, a co to było? Przebiegał bardzo szybko. A, no tak, to gepard. To najszybsze zwierzę na świecie. Gepard może osiągnąć nawet 100 km na godzinę. To tak szybko jak samochód. Szybki gepard i wolny żółw. Gdy wieje wiatr, wiatraki cudownie się kręcą. Małpce się to chyba bardzo podoba. O nie, dlaczego ta małpka płacze? Ach, już widzę. Jej wiatraczek się połamał. Nie martw się, na pewno da się go jakoś naprawić. Wesoła małpka i smutna małpka. O, Tishy, widzę cię w okienku. A tu jest Tashy. O, to chyba jakiś wieżowiec. Jest naprawdę wysoki. Na szczycie jest Ubaki. Z takich wysokości ludzie, którzy idą po chodniku, wydają się malutcy jak mróweczki. Nie boisz się, Ubaki? Wysoki wieżowiec i niski domek. Ubaki jest maszynistą. Prowadzi pociąg. Pociągi jeżdżą po specjalnych torach. Jeździliście kiedyś takim? Jego pociąg jest naprawdę długi. Ma aż 10 wagonów. Jest też Tishy. Ale jego ciuchcia ma tylko jeden wagon. Miłej podróży, Tishy. Krótki pociąg i długi pociąg. Mrówki są bardzo pracowite. Są też wyjątkowo silne. Potrafią unieść dużo więcej niż same ważą. A to jest leniwiec. Całymi dniami śpi, dlatego nie musi dużo jeść. Pracowita mrówka i leniwy leniwiec. Między tymi surykatkami też widać przeciwieństwo. Ubaki jest gruby, a Tashy chudy. Każdy z nas się różni. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Chudy Tashy i gruby Ubaki. Brn, ale tu zimno. Dobrze, że macie ciepłe czapki. Arktyka to naprawdę lodowate miejsce. Jest to obszar otaczający biegun północny. Obejmuje część Rosji, Kanady, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Alaskę, Grenlandię, Islandię oraz Ocean Arktyczny. Lód zaczął się tu tworzyć już bardzo dawno temu, a Grenlandia to wyspa, która prawie w całości jest nim pokryta. Mieszkają na niej Eskimosi. Mieszkają w domkach z całości zbudowanych ze śniegu i lodu. Taki domek to iglo i jest w nim bardzo ciepło. O, a co to za ogromne zwierzę? Jak myślisz, Ubaki? Tak, to waleń. Wbrew pozorom nie jest to ryba, tylko ssak. Walenie wykorzystują echolokację, czyli wydają trzeszczące dźwięki, które odbijają się od przeszkód i wracają do nich w postaci echa. Ale słodka foczka.
Foki mają słaby węch, ale za to doskonały wzrok i słuch. Żywią się one głównie rybami i skorupiakami. Ubaki, czy widziałeś kiedyś białego niedźwiadka? Taki miś to niedźwiedź polarny. Jego grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem, a biały kolor zapewnia mu doskonały kamuflaż. Jest on największym żyjącym drapieżnikiem lądowym, może osiągnąć nawet do 3 metrów długości. Dlatego Tishi lepiej nie podchodzi zbyt blisko. Karibu to renifery, które również występują w Arktyce. To one ciągną sanie świętego Mikołaja. Mają piękne poroże. Hop, hop. Zając bielak ma silne łapki, ale nie kopie nor, tak jak jego krewniacy, króliki. W dzień ukrywa się w zaroślach, a nocą wyrusza na polowanie. Och, uważaj, Tishi! To puchacz śnieżny. Sowy te mają naprawdę piękne piórka. Są niemal całe białe, mają tylko niewielkie ciemne plamki na całym ciele. Za to wół piżmowy ma długie i ciemne futro. Charakteryzuje się on zakrzywionymi z przodu rogami i jest trochę podobny do żubra. Arktyka jest taka piękna. Niestety przez to, że na świecie jest coraz cieplej, lód tam topnieje i już niedługo może mieć zupełnie inny kształt. Aby temu zapobiec, musimy pamiętać m.in. o segregacji śmieci i gaszeniu światła, gdy nie jest ono nam już potrzebne. Tishi, a jak tobie podobała się Arktyka? Dzisiaj zabierzemy was z Tashim na przejażdżkę po Afryce. Afryka to jeden z kontynentów. Jest tutaj bardzo gorąco i sucho. O, jest i Tashi. I są też jakieś długie nogi. To żyrafa. Żyrafy mają też długie szyje, żeby mogły dosięgać pyszne liście na drzewach. A to jest słoń. Słonie mają długie trąby, a te długie kły po obu stronach trąby to ciosy. Słonie mają też wielkie uszy, którymi mogą się wachlować, żeby było im chłodniej. No nareszcie jakaś woda. Niewiele jej tutaj. A tu hipopotam. Hipopotam spędza prawie całe dnie w kąpieli. I dopiero w nocy skubie trawy na łące. Czy wiesz, że hipopotam może ważyć nawet 4500 kg? A kuku? A tutaj wąż się schował. W Afryce żyje wiele gatunków węży. Niektóre z nich są jadowite. To znaczy, że po ukąszeniu przez nie możemy zachorować, a nawet umrzeć. Trzeba bardzo uważać. Ten na szczęście nie jest jadowity. A to co za dziwne zwierzę? Haha, to struś. Chyba właśnie połykał piasek. Strusie potrafią bardzo szybko biegać i mogą żyć nawet 75 lat. A tam na drzewie to szympans. Chyba chce się pobawić z Tashim. Szympans to małpa. Szympansy budują gniazda na drzewach. A to jest lew. Nazywamy go królem zwierząt. Łatwo go poznać. Ma piękną grzywę i potrafi naprawdę głośno ryczeć. Chyba postanowił trochę pospać. Słodkich snów, królu. A to co? Tashi, co to może być? Ja też nie wiem. Ojej, to nosorożec. Nosorożce są ogromne. Niestety, jest ich coraz mniej w Afryce. Muszą być pod ochroną. A to młody lampart. Kolejny ssak z rodziny dużych kotów. Lamparty są bardzo silne i zwinne. Mogą skakać na odległość nawet 8 metrów. To już koniec naszej przygody. Do zobaczenia, Tashi. Do zobaczenia, lamparcie. Cześć, Tishi. Dziś zwiedzimy wszystkie kontynenty na Ziemi.
Rozpoczynamy od Europy, czyli kontynentu, na którym mieszkamy. Jesteśmy w Paryżu, czyli w stolicy Francji. Tishy, Taszy i Ubaki przejeżdżają właśnie obok Łuku Triumfalnego. A czy wiecie, co to za wieża? Tak, to jest wieża Eiffla. Jest ona symbolem Paryża. Teraz jesteśmy w Rzymie, stolicy Włoch. Czy wiecie, co to? To jest Koloseum. Ubaki chce zrobić zdjęcie. Ciekawe, gdzie teraz są. O, już poznaję. To krzywa wieża w Pizie. Uśmiech, proszę. Teraz jesteśmy w Londynie, stolicy Anglii. Rzeka, którą płyniemy, to Tamiza, a w dali stoi Big Ben. W Europie jest o wiele więcej ciekawych miejsc. Jednak teraz udamy się do Azji. Azja jest największym kontynentem. Najpierw polecimy do Indii. Oto Taj Mahal. To jedna z najsłynniejszych budowli na świecie. Bywa nazywana świątynią miłości. Tishy, Taszy i Ubaki są teraz w Himalajach. To tam jest najwyższa góra na Ziemi. Nazywa się ona Mount Everest. Nasi przyjaciele wpadli też zobaczyć Wielki Mur Chiński. Jest to najdłuższy mur na Ziemi. Widać go nawet z kosmosu. A teraz zwiedzamy Japonię. Czy wiecie, że leży ona na wyspach? Takich budowli, zwanych pagodami, jest w Japonii bardzo wiele. Czas na dalszą podróż. Domyślacie się, dokąd teraz lecimy? Tishy zabierze nas do Afryki. To Sfinks i ogromne piramidy w Gizie. Zostały zbudowane bardzo dawno temu przez egipskich faraonów. Afryka to prawie w połowie pustynia. Na pustyni jest bardzo gorąco. Słońce mocno świeci i trudno zdobyć wodę. Tishy, Taszy i Ubaki urządzili sobie przejażdżkę na słoniu po afrykańskiej sawannie. Ale super! Teraz przenosimy się do Ameryki Północnej. Ten pomnik na pewno znacie. To Statua Wolności. Więc jesteśmy w Nowym Jorku. Widać ogromne wieżowce na Manhattanie. Żółte taksówki są symbolem tego miasta. O! Tishy został kowbojem. Nasi bohaterowie wybrali się w długą podróż po amerykańskich drogach. Już wiemy, dokąd dotarli. Są w Meksyku. Na głowach mają kapelusze zwane sombrero. Przenieśliśmy się teraz do Ameryki Południowej. To tu zobaczymy najwyższy wodospad na świecie. Nazywa się Salto Angel. Muzyka i taniec. Tango to znak rozpoznawczy Argentyny. Ale gęsty las. Dzika Amazonia jest często nazywana zielonymi płucami ziemi. Po takiej wędrówce pora odpocząć na słynnej brazylijskiej plaży Copacabana. Następnym miejscem, które odwiedzimy, będzie biegun południowy. Ten kontynent jest w całości skuty lodem.
Zamieszkują go tylko ptaki i zwierzątka, które są przyzwyczajone do zimna. Są to na przykład pingwiny. Tishi, Tashi i Ubaki chyba już się z nimi zaprzyjaźnili. Musimy odwiedzić jeszcze tylko Australię. Jesteśmy w Sydney. To jest słynny budynek opery, ale mi przypomina trochę ogromny statek. W Australii na niektórych drzewach możemy spotkać koale. Są bardzo zabawne. A czy poznajecie te zwierzątka? Tak, to kangura. Tashi rzuca australijskim bumerangiem. Bumerang zaraz do niego wróci. To już koniec podróży. Czy zapamiętaliście nazwy wszystkich kontynentów? Cześć dzieciaki! Dzisiaj chcę Was zabrać do szkoły muzycznej. Hej Katishi, oprowadzisz nas? Ubaki gra na akordeonie. Dźwięk z niego wydobywa się dzięki przepływowi powietrza w miechu. To ta rozszerzająca się część akordeonu. Ubaki jest prawdziwym wirtuozem. Tishi, a jak nazywają się te instrumenty? To konga. Gra się na nich, wybijając rytmiczne dźwięki dłońmi. Konga to instrumenty perkusyjne. Ale tu głośno! Taki zestaw perkusyjny najczęściej jest wykorzystywany w muzyce rockowej i jazzowej. Składa się on z bębnów i talerzy. Czy wiecie, że fortepian to instrument strunowy? Podczas gry specjalnie skonstruowane młoteczki uderzają w rozpięte w jego wnętrzu struny. Cześć Tashi, na czym grasz? A no tak, to przecież klarnet. To jest instrument dęty. Oznacza to, że musimy w niego dmuchać, aby powstał dźwięk. A to mój ulubiony instrument. Czy wiecie, jak się nazywa? To są skrzypce. Do gry na nich potrzebny jest smyczek. Uwielbiam słuchać takiej muzyki. To znowu Tashi. On chyba potrafi grać na każdym instrumencie. Teraz gra na saksofonie. Ten instrument zna chyba każdy. To gitara elektryczna. A to wiolonczela. Jest o wiele większa od skrzypiec i dzięki temu można na niej grać dużo niższe dźwięki. A to jest gitara basowa. Ma tylko 4 struny. Są one za to grube i brzmią bardzo nisko. Czy wiesz, jaki to kształt? Koło. Owal. Prostokąt. Kwadrat. Rąb. Trójkąt.
Trapez. A! Tishy, Tashy i Ubaki wybrali się na wycieczkę. Czy wiecie, dokąd pojechali? Tak, są w górach. Teraz jeszcze odpoczywają, ale za chwilę zaczną przygotowania do pierwszej wycieczki. Przed taką wędrówką najważniejsze jest zaplanowanie trasy. Tashy jest bardzo odpowiedzialny. Pamięta również o spakowaniu jedzenia i picia. Najlepiej wziąć ze sobą wodę, kanapki, ulubione owoce i czekoladę, która doda nam mnóstwo energii. Na trasie na pewno przyda się mapa, latarka oraz kompas. Teraz Tishy z pewnością się nie zgubi. Ubaki zabierze ze sobą telefon z naładowaną baterią i zegarek. Zapisał w telefonie najważniejsze numery potrzebne w górach. Na wszelki wypadek przyda się również apteczka. Tishy ma bardzo dobre buty. Pamiętajcie, w górach odpowiednie obuwie jest bardzo ważne. Widzę, Tashy, że zabierasz ciepłą bluzę i burtkę przeciwdeszczową. Dobrze, nigdy nie wiadomo, kiedy może spaść deszcz. Wysoko w górach jest też chłodniej niż na dole. Hej, za kogo przebrał się Tashy? Wychodząc na wędrówkę, nie zapomnij poinformować kogoś o swojej trasie. Ustal godzinę, o której planujesz wrócić. Sprawdź, jaka będzie pogoda. Burze w górach są bardzo niebezpieczne, a lawiny mogą zdarzyć się nawet latem. Tishy, Tashy i Ubaki wyszli wcześniej rano. Teraz mają odpowiednio dużo czasu, aby wrócić przed zachodem słońca. Tashy śledzi mapę. Dzięki temu wie, gdzie się aktualnie znajdują. Zawsze poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Schodzenie z oznakowanej ścieżki może być bardzo niebezpieczne. Ale wspaniałe widoki! Na szczytach gór często wieje zimny i silny wiatr. Chłopakom przydało się ciepłe ubranie. Musimy pamiętać o zasadzie. Razem wchodzimy, razem wracamy. Nigdy się nie rozdzielajmy. I jeszcze jedno. Nie śmiećmy w górach. Tishy, Tashy i Ubaki kończą już swoją wędrówkę. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali o wszystkich zasadach podczas wędrówki górskiej. Do zobaczenia na szlaku! Cześć, Tishy. Co tam masz? O, czerwone jabłko. Czyje to łapki? Hej, Tashy. Widzę, że masz ochotę na gruszkę. Jest żółta i słodka. Smacznego. A Kuku? To ty, Ubaki. Widzę, że masz ochotę na winogrona. Też je bardzo lubię. Wow! Hej, małpko. Co tam trzymasz w łapce? No tak, to przecież banan. Jaki fajny spadochron. Co masz w łapkach? To śliwka, tylko nie połknij pestki. Co masz w tej torbie, Ubaki? Miam, piękna czerwona truskawka. Dasz mi posmakować? Ale ty jesteś silny. Sam dałeś radę przewieźć takiego dużego ananasa. Hej, ptaszku. Gdzie znalazłeś takie duże czereśnie? Może mi pokażesz? Ubaki, widzę, że byłeś w lesie pozrywać jagody. Uzbierałeś cały koszyk. Super! Chyba miałeś wielką ochotę na maliny. Maliny są pyszne. Pszczelarze budują ule, aby pszczoły mogły w nich mieszkać.
Do budowy drewnianego ula potrzebne są między innymi deski, styropian, płyty oraz narzędzia. Ramka, na której pszczoły budują plastry miodu, zbudowana jest z desek, drutu i węzy. Ważne jest, aby w okolicach uli było jak najwięcej różnych roślin miododajnych. Możesz posadzić je w swoim ogrodzie lub na balkonie. Hoduj takie, które kwitną w różnych miesiącach roku. Wtedy zapylacze nie będą musiały się martwić o pożywienie. Śnieżyczka, przebiśniek, krokus wiosenny, podbiał, smagliczka skalna, mniszek lekarski, mak wschodni, haber bławatek, koniczyna biała, mięta, wrzos. W ulu każda pszczoła ma swoje zadanie. Jest królowa, która składa jaja. Truteń, którego zadaniem jest unasiennienie królowej. Są też robotnice, które w zależności od wieku pełnią różne role. Robotnice opiekunki zajmują się karmieniem larw. Pszczoły zbieraczki zbierają nektar i pyłek z kwiatów oraz wspać z drzew, z których potem powstanie miód. Kiedy uzbierają wystarczającą ilość, wracają do ula i tańcem pszczelim komunikują innym pszczołom, gdzie mogą szukać pożytku. W zależności od rodzaju pożytku powstają różne miody, na przykład gryczany, lipowy czy akacjowy. Są też robotnice, które budują plastra. Robotnice strażniczki pilnują bezpieczeństwa ula. Ule są często atakowane przez osy i szerszenie. Osy potrafią ukraść miód, nektar i larwy. Szerszenie jedzą larwy pszczele oraz dorosłe robotnice. Uff, tym razem się udało. Podczas lotu godowego, które odbywa się na trutowisku, pszczoła matka wabi trutnie swoim specyficznym zapachem. Truteń dostarcza nasienie i umiera. W specjalnie przygotowanych plastrach matka pszczela składa jajeczka. Królowa decyduje, z których wyklują się trutnie, a z których robotnice. Z larw wykluje się kolejne pokolenie robotnic i trutniów oraz nowa królowa. Aby zebrać miód, pszczelarze używają podkurzaczy. Podkurzacz produkuje gęsty, ale łagodny i zimny dym, który powoduje uspokojenie pszczół i ich przeniesienie się do wyższych części gniazda. Dzięki temu nie atakują i nie są agresywne w momencie, gdy pszczelarz zabiera od nich miód. Kiedy plaster jest gotowy, pszczelarz wyjmuje go z ula, odrywa warstwę wosku i pozyskuje miód, wkładając ramkę do wirówki. Miód ma niezwykłe właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Jest bogaty w aminokwasy, witaminy z grupy B oraz mnóstwo minerałów, takich jak miedź, żelazo, wapń, magnez, mangan, potas, sód i cynk, fosfor.